Cześć, dzień dobry! Ja nazywam się Mikołaj Basiński, a to jest podcast ekologiczny Masz wpływ, w którym rozmawiamy o naszej relacji z przyrodą i relacji ze śmieciami, które codziennie produkujemy. Nauczmy się, jak ograniczać produkcję odpadów, jak nadawać im drugie życie, jak je segregować i minimalizować ich wpływ na środowisko naturalne. W czasie naszych rozmów chcemy przekonywać słuchaczy, że absolutnie każdy z nas ma wpływ na kondycję naszych miast, naszych ekosystemów i naszej planety. Podcasty realizowane są w ramach projektu realizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Estradą Poznańską. Naszym gościem dzisiaj jest Stanisław Łubieński. Pisarz, przyrodnik, absolwent kulturoznawstwa i Ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor trzech książek: Pirat Stepowy, 12 srok za ogon i Książka o śmieciach. Prowadzi fanpage Dzika Ochota poświęcony głównie miejskiej przyrodzie. Prezes zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Witaj, Staszku. Witaj. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać trochę o śmieciach. Trochę o przyrodzie i jak cierpi ona z powodu wyrzucanych przez nas śmieci. Trochę o ptakach i ich trudnym miejskim życiu pośród tych śmieci. I o tym, jak nie dać się nerwicy ekologicznej. To taki temat, no i taki, taki termin, który może brzmi tak strasznie, ale dzisiaj spróbujemy go jakoś okiełznać. Staszku, kiedy po raz pierwszy przeczytałem Twoją książkę, Książka o Śmieciach, było to już. No, tak, zaraz po jej premierze, pomyślałem sobie, że dosyć mało w ogóle zwracamy uwagę na śmieci, które znajdują się wokół nas, a my jesteśmy przez nie otoczeni i tak naprawdę non je produkujemy. Pozwól, że zacytuję fragment Twojej książki. Produkty wędrują przez układ pokarmowy naszej codzienności, przez usta naszego portfela, żołądek mieszkania, aż w końcu wyrzucamy je na zewnątrz, do śmietnika. Kupujemy, przetwarzamy i wydalamy wydalamy śmieci. I teraz chciałbym cię trochę przewrotnie zapytać, pozostając w twojej metaforze, jakie nawyki żywieniowe i jaką dietę trzeba by przyjąć, by nie wydalać śmieci? No, to rzeczywiście to jest, to jest. Oczywiście, to jest oczywiście trudne pytanie, bo to jest. Zwyczajnie ciężka sprawa, żeby śmieci nie produkować. Trzeba by chyba mieć etat i, i na, na cały etat zajmować się nieprodukowaniem śmieci, żeby robić to skutecznie. Wydaje mi się, że niestety nasz świat nie sprzyja nieprodukowaniu śmieci. Wszystko jest prawie opakowane w coś. Otaczają nas przedmioty jednorazowe albo bardzo niskiej, marnej trwałości. Więc ym, chyba jedyny sposób, żeby nie produkować śmieci, to po prostu no, tego się nie da zrobić, ale można ograniczać tą produkcję śmieci i trzeba być po prostu uważnym i czujnym i nie kolekcjonować przedmiotów bez potrzeby. Więc, więc myślę, że, że, że to jest trochę odpowiedź na to pytanie. Ym, ten układ pokarmowy od naszego portfela po śmieci yy, niestety jest produktem, yy, Współczesnej, jakby cywilizacji, i cywilizacja trochę się na tym opiera w obecnym kształcie, że my cały czas coś kupujemy nowego, nawet jeżeli jeszcze stare dobrze działa. No i to po prostu zawsze wiąże się z pytaniem, czy rzeczywiście musimy i potrzebujemy mieć to nowe. Ciekawe jest to, jak to się właściwie odbywało, bo przecież nie zawsze tak było, że rzeczy były jednorazowe, dwurazowe albo. Działały przez rok. Kiedyś produkowano rzeczy z myślą o tym, żeby przetrwały całą wieczność. Oczywiście nie myślę tutaj o rzeczach z kamienia, bo nie musimy się aż tak daleko cofać, ale powiedzmy jeszcze 100 lat temu były rzeczy, które wymyślano tak, żeby się nie psuły i żeby każdy mógł je naprawić. Co więcej, produkowano rzeczy, które. W swoim założeniu miały to, że można je było wykorzystać do innych celów. Na przykład mam w domu takie metalowe puszki po tytoniu mojego dziadka I, i, i te puszki przetrwały wojnę światową. PRL i kapitalizm wciąż trwają w kapitalizmie. No i służą do przechowywania jakichś tam drobiazgów, i to rzeczywiście były takie, takie rzeczy, które. Które były nie tylko praktyczne i, i miały taką podrzędne znaczenie, bo to było pudełko na tytoń tylko, a przecież były bardzo starannie wykonane i bardzo ładne, więc to nie było to, nie było to jednorazowe opakowanie, które jest teraz, które ma tylko służyć do przeniesienia jak wehikuł. Czegoś dalej i przekazania konsumentowi. Dokładnie. To, co mówisz, jest bardzo ważne, że z jednej strony te produkty być może były trwalsze, ale z drugiej strony mentalność nasza była inna, nie? że nie, Żebyśmy właśnie zachowywali te rzeczy nie, dla siebie i tak, mam takie wrażenie, że to pokolenie już niestety umiera, które zbierało, chomikowało takie przydasie, wiesz, na strychach, w piwnicach gdzieś. I, i znam jeszcze takich ludzi, którzy. Że po prostu, wiesz, takie rzeczy mają i, i w miarę potrzeby wyciągają nagle skądś, mają wiesz, rozwiązanie na wszystkie problemy z, z tych pozbieranych, zachomikowanych różnych przedmiotów. Nie? Tak. No właśnie, no bo żeby ludzie zaczęli wyrzucać, to trzeba ich było nauczyć tego wyrzucania. E, ja o tym właśnie parę lat temu trochę pisałem, jak ten proces się odbył, żeby Ludziom ułatwić to wyrzucanie i żeby ich przekonać, że nie robią nic złego, bo to jednak na początku pokutowało takie poczucie, że szkoda wyrzucić, które dobrze znamy z takiego, właśnie przekomarzanek z babcią, no, że babcia nie wyrzuca, bo coś się może przydać. A dla nas wyrzucanie jest już czymś zupełnie naturalnym. Niestety, niestety często tak. Dziś w ogóle chcąc żyć tak mm, ekologicznie, Musimy wiele razy przystawać i się zastanawiać, i to jest na swój sposób męczące. To nie jest nic prostego, żeby tak automatycznie dorobić. W swojej książce w ostatnim rozdziale opisujesz właściwie taki cały swój przeciętny dzień jako taki ekologiczny poligon, można by było nawet powiedzieć. Nazywasz tę walkę nerwicą ekologiczną, o której mówiliśmy gdzieś tutaj na początku. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w tym takim życiu eko? Ja też się staram jednak nie być bardzo, bardzo ortodoksyjny i nie, nie obrzydzać ludzi, ludziom, innym życia, którzy za mną żyją, więc, więc staram się nie robić z tego właśnie nerwicy. Chociaż, kiedy pisałem tą książkę, to rzeczywiście było mi trudno, im więcej się dowiadywałem, o śmieciach i o tym, jak są wszechobecne, jak łatwo je wytwarzamy, no to miałem taki moment radykalizmu. I to było trudne dla mnie i dla wszystkich dookoła, podejrzewam. Ale ta książka w jakiś sposób wyleczyła mnie z, właśnie z, takiej, z takiego podejścia. No, jak walczyć z, u siebie z tą nerwicą? Wydaje mi się, że, 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 że nasz jedyny oręż to jest zdrowy rozsądek i, i wiedza. I to, że możemy teraz dotrzeć do informacji na temat tego, jak ograniczać produkowanie śmieci i w ogóle nasz, nasz negatywny wpływ na przyrodę. I myślę, że właściwie każda zmiana w życiu jest cenna. Nie wyznaczam. Żadnych radykalnych planów zero waste, bo po prostu wiem, że nie każdy może potrafi, i wydaje mi się, że, że cenne jest, jeżeli po prostu zauważymy jakieś rzeczy, które możemy w swoim życiu zmodyfikować i też będzie dużo moim zdaniem. Zgadzam się z tym. Rozmawiałem tutaj w, w ramach naszego podcastu między innymi z Kasią Wągrowską z um, inicjatywy Ograniczam się i ona właśnie opowiadała o tym, że tak naprawdę ta idea zero waste to jest taki nasz jakiś taki wiesz idylliczny cel, którego jakby nie osiągniemy tak naprawdę. No trudno nie produkować odpadów, ale tutaj liczy się Proces i ta droga, o której mówisz, nie? żeby gdzieś tam starać się zbliżać do tego, i być może idea less waste będzie wtedy nam bliższa i bardziej pomocna niż takie z z zupełna zero-odpadkowość, która może demotywować. Tak, tak. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo psychologicznie trudne dążenie do tego ideału, którego właściwie nie, nie możemy nigdy osiągnąć. Zawsze coś jednak będzie. Niedoskonałe i ja myślę, że w ogóle w, w, w tym współczesnym świecie, który tak bardzo nas przytłacza, tak mało nam zostawia miejsca, to takie zawieszanie się na tym temacie może być w ogóle niebezpieczne dla człowieka w jakiś sposób. Często się mówi w tym kontekście, że, że jesteśmy bezradni, no bo taki jest świat. I trochę tak niestety jest. Ja uważam, że rzeczywiście świat jest tak stworzony, że bardzo trudno jest poświęcać czas wyłącznie na to, żeby znaleźć miejsce, gdzie są orzechy na wagę. Oczywiście, jeżeli to jest możliwe i jest to w naszym zasięgu i nie jest to kupione jakąś męką, no to na pewno warto to robić, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że, że, nie, że to nie konsument jest winny, tylko. Ten rynek, który stwarza wrażenie, że to wszystko jest dla nas i że to jest wyłącznie dla nas wygoda, że to rynek powinien odpowiadać za te zmiany. I dlatego często się mówi, że potrzebne są tak zwane zmiany systemowe, które, o których wszyscy mówią, ale nikt ich nigdy nie widział. To niestety trochę dzieje się za wolno. I miejmy nadzieję, że jednak ten taki społeczny nacisk będzie narastał i rzeczywiście dożyjemy jeszcze czasów, kiedy faktycznie producenci różnych śmieci i nieśmieci i opakowań będą brali pełną odpowiedzialność za to, co wyprodukowali. Masz rację. Ja bym poszedł, jeszcze podszedł do tego od innej strony, czyli wracamy trochę do edukacji. zawsze ten problem jakoś i ten temat wraca, że edukacja jest ważna, żeby budować świadomość, a przez to budować również taką, tak jak powiedziałeś, presję społeczną, czy taki kapitał społeczny ludzi świadomych, którzy będą chcieli żyć ekologicznie, którzy będą chcieli jak najmniej tych śmieci produkować, a przez to będą również wybierać nacisk. Tak, tak. No właśnie, właśnie. Ten nacisk jest ważny. No bez, bez nacisku, yy, i nic nie ruszy i myślę, że y, w kontekście tego mówienia o tym, jak możemy zmieniać swoje życie, no to jednak ważne są y, nawet małe gesty i małe zmiany, bo one też dają y, poczucie i na pewno są odnotowane przez y, wielkie firmy, wielkie korporacje, które zalewają nas śmieciami i, i, i składają się na jakiś większy trend, który jednak kamyczek do kamyczka, wydaje mi się, jakoś tam działa poza tym te małe kroki to jest, wiesz, również dla nas taka motywacja i poczucie sprawczości, nie? Że gdzieś Oczywiście. tam nie walczymy z wielkimi korporacjami, co my małe rzutki możemy zrobić, ale jednak każdy z nas małym kroczkiem, wiesz, może poczuć się bliżej tej, tej zmiany. Swoją książkę, książkę o śmieciach, zaczynasz opisem znalezionej reklamówki. To jest w ogóle bardzo popularny śmieć i jak sprzątam nasze lasy, to też no, spotykam je bardzo często. Tak się składa, że trzeciego lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. I myślę sobie, że to dobrze, ale z drugiej strony trochę mnie czasami śmieszą te, wiesz, pojedyncze takie dni. Rozumiem, że ich funkcja jest taka, jak mówiliśmy przed chwilą, by przypominać o pewnych zasadach, by edukować, ale jednak no, reklamówek cały czas jest mnóstwo w środowisku. I nadal widzę wielu ludzi, którzy na przykład pakują swoje śmieci do takich zrywek gdzieś tam w marketach. I jak piszesz w swojej książce, szacuje się, że z torby foliowej takiej przeciętnej korzystamy tylko przez kilkanaście minut. A potem co się z nimi dzieje? No właśnie, najgorsze jest to, że na ogół nic ciekawego się z nimi nie dzieje. <laughs> I że dobrze będzie, jeżeli trafią do śmietnika, bo oczywiście nie zawsze się tak dzieje. Wszyscy mamy przed oczami widok takiej reklamówki, która łoporowała. Gdzieś na szczycie drzewa, Niestety. jak piracka flaga. Ale to jest tak, że praktycznie każdy śmieć da się zrecyklingować. Oczywiście pytanie o koszt i opłacalność, które jest pytaniem strasznym, bo niweczy na samym starcie sens recyklingu wielu rzeczy. I tak trochę jest z reklamówkami. To znaczy, reklamówki są robione na ogół z tego. Polietylenu o niskiej gęstości, który jest no, po prostu nie jest tworzywem bardzo cennym. W związku z tym też traktuje się go jako coś mało cennego, ale oczywiście da się go przetworzyć i ten polietylen wysokiej gęstości, z którego też się robi reklamówki, też się da przetworzyć. No pytanie, kto rzeczywiście recyklinguje tak yy, wybiórczo reklamówki? Tego nie wiem. Yy, natomiast kłopot jest rzeczywiście wtedy, kiedy te śmieci nie trafiają do śmietnika, albo nawet na wysypisko, albo yy, no, wysypisko to jest oczywiście ostateczność, o, ostateczna ostateczność. Ani do spalarni, która też jest ostatecznością. Tylko y, gdzieś fruną sobie. No i tu już scenariusze są różne. Wiadomo, że reklamówki są dużym zagrożeniem dla wielu y, organizmów żywych. Y, wszyscy widzieliśmy gołębie, które się zaplątały w reklamówki. Wiadomo, że wpadają do, do, do mórz, do, do, najpierw do rzek, potem rzekami płyną do mórz, a, a, a morzami może do, do oceanów. No, i to jest rzeczywiście tak, że, że te reklamówki, jak się mówi, są, są wszędzie. Do tego stopnia, że znaleziono je w największych morskich głębinach, gdzieś tam w rowie mariańskim. Więc, więc to trochę daje pojęcie. A przez to, że, ta, że to tworzywo jest takie słabiutkie, Zasadniczo, no to ona też łatwo się rozpada. Dzieli się na drobniejsze fragmenty i zamienia się w ten słynny najpierw makro, a potem mikroplastik, a potem pewnie w nanoplastik. I dzieli się na coraz mniejsze kawałki, ale nigdy nie znika właściwie. Dokładnie, jest tak jak mówisz. A jest tak, jak powiedziałeś, te foliówki są wszędzie, bo ja rzeczywiście je spotykam wszędzie. Tak jak powiedziałeś, są w najgłębszych partiach oceanu, a tak naprawdę. Tak łatwo je zamienić, tak łatwo ich nie brać, nie? tak łatwo zrobić coś, żeby ich nie produkować. To jest przerażające dla mnie. To jest straszne i ciekawy temat też z tymi reklamówkami jest jednak taki, że reklamówka reklamówce jest nierówna. No bo przecież od pewnego czasu mamy opłaty za reklamówki takie większe w, w supermarketach, więc wydaje mi się, że to automatycznie ograniczyło pobór. No, ale nie udało się tego zrobić z tymi cieniutkimi yy, torebkami, do których się, nie wiem, warzywa wsadza albo bułki. No i, 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 i tak naprawdę problem jest nierozwiązany wciąż do końca. Słabe są te rozwiązania, które są takie połowiczne albo, nie wiem, ćwierciczne. Nie, wiem, nie istnieje takie słowo, ale użyjmy go na potrzeby tej rozmowy. No bo, no, bo po prostu to znaczy, że coś ciągle nie działa bardzo. Dokładnie, zgadzam się z tym. Rozmawiamy o reklamówkach. Pytanie, czy to jest taki, wiesz, odpad, śmieć, który jakoś Ciebie najbardziej denerwuje, przytłacza, jak go znajdujesz gdzieś w terenie? Czy jest może coś, co bardziej jakoś tak Cię, wiesz, irytuje, co, co widzisz, co spotykasz? Chyba bardziej denerwują mnie niedopałki papierosowe. Oj, tak. Zresztą zawsze mnie bardzo denerwowały. Ale był też czas, kiedy mnie nie denerwowało ich, nie zauważałem i sam się przyczyniałem do ich produkcji. Myślę, że w tej rozmowie o śmieciach jednak ważny jest ten element konfesji, żeby się przyznać, że się też śmieciło i się nie było świętym. Pewnie. Ja na pewno nie byłem święty i yy, Kiedyś paliłem papierosy i kompletnie bezmyślnie zdarzało mi się je wyrzucać po prostu pod nogi. No ale, ale teraz y, oczywiście nigdy bym tego nie zrobił. Właściwie też nazbierałem, już trochę odpokutowałem, bo nazbierałem sporo tych niedopałków w różnych miejscach. No ale to jest szokujące, bo mm, one są traktowane jako coś zupełnie mm, takiego niewinnego. A wiemy, że gromadzi się w nich całe świństwo z papierosów, czyli te setki toksycznych substancji, które kumulują się gdzieś w środowisku, zatruwają glebę, zatruwają wodę. Sam w ogóle filtr w papierosie jest polimerem, odstanem celulozy, z którego robi się też oprawki okularów. No, i wiadomo, że może się rozkładać kilka lat, a nawet kilkanaście lat w niesprzyjających warunkach, więc jest dużo trwalszy niż na to wygląda. Dokładnie, a jak dodamy do tego, że taki jeden niedopałek może skazić nawet tysiąc litrów wody, no to to jest naprawdę przerażająca rzecz. Ale jesteś ornitologiem i myślę sobie, że tutaj warto przy tych niedopałkach trochę ten temat poruszyć, bo słyszałem o takim badaniu, że niektóre ptaki, na przykład wróble czy dziwonie, to chyba było jakieś meksykańskie badanie, wykorzystują niedopałki papierosów do budowy swoich gniazd, żeby odstraszać pasożyty. Tymi substancjami właśnie, tym dymem nikotynowym chociażby, który tam jest i to rzeczywiście działa, więc ptaki to robią, no ale oczywiście jest to dla nich bardzo szkodliwe. No właśnie, ptaki niestety nie wiedzą, że to im szkodzi, ponieważ nie mają laboratoriów, nie mogą zrobić <grym> badań y, tych filtrów. Y, rzeczywiście jakoś na takim... Y, w krótkiej perspektywie być może te filtry są pożyteczne dla nich, no bo rzeczywiście pasożytów w gniazdach jest mniej, ale wiadomo, co ujawniły późniejsze badania, bo pierwsze konkluzje były właśnie takie, że jest mniej pasożyt, pasożytów, ale później zbadano te pisklęta z tych gniazd no i okazało się, że one po prostu były dużo słabsze. Wydaje mi się, że też w tych gniazdach były mniejsze te lęgi i ogólnie okazało się, że jednak... Tak, jak i nas, te, te ptaki nieszczęsne, te papierosy trują. Ale to na pewno nie jest jakby jedyny wpływ odpadów na ptaki. Jak jeszcze nasze śmieci zostawiane w terenie mogą im szkodzić? Na wiele sposobów, bo niestety ptaki zjadają śmieci. Kiedy myślimy o śmieciach, to myślimy chyba jakoś instynktownie głównie o śmieciach plastikowych, o, o tworzywach, bo to są rzeczywiście takie. Teraz najbardziej widoczne śmieci, więc y, ptaki korzystają z nich na wiele sposobów, ale y, niewątpliwie różne są y, jakby wady tego, tego korzystania. Wiele ptaków właśnie zjada plastik. Y, to głównie dotyczy ptaków morskich, dla których ten plastik, który porasta glonami, w jakiś sposób przypomina ich naturalne pożywienie. No i one zwyczajnie się mylą i, i, i pochłaniają dużej ilości plastiku, które, którego nie są w stanie oczywiście strawić, a potem wydalić, więc przyczynia się do ich śmierci. Ptaki zbierają plastik chociażby po to, żeby, za, żeby zrobić z niego gniazdo. I to też jest obserwowane właściwie od, od, od wielu, wielu lat. Umówmy się też, że w ogóle plastik plastik to jest rzecz, którą musimy jakoś wyjaśnić, no bo plastik to są, nazywamy jednym słowem, tysiące różnych związków chemicznych, które tworzą plastik, ale, ale, ale to jest bardzo dużo różnych tworzyw o różnych właściwościach. No więc ptaki wykorzystują rzeczywiście to, co gdzieś tam znajdą, i niosą do gniazda, i czasami te przedmioty są trwałe i dobrze nadają się jako podstawa konstrukcji, a inne znowu, znowu przedmioty, na przykład, nadają się świetnie jako wypełnienie gniazda, jako ta warstwa izolująca czy ocieplająca gniazdo. Więc jeżeli zajrzymy do dowolnego gniazda, w mieście to na 99%, to, to moje własne badania, których nie robiłem, znajdziemy tam jakieś y, tworzywa, y, jakieś takie watoliny z kurtek czy kołder, y, jakieś sznureczki. Ja znajdowałem też takie, znalazłem na przykład kiedyś gniazdo gawrona, w którym y, y, była paczka y, po prezerwatywach. To było, to było bardzo dziwne znalezisko, ale podejrzewam, że Gawrona zainteresowało to, że, że to opakowanie było takie błyszczące bardzo, więc może to go tam jakoś zachęciło. zachęciło ale to była jedna z dziwniejszych rzeczy, którą znalazłem w gnieździe ptasim. No więc tak, te dwie funkcje plastiku i śmieci w życiu ptaków, one też prowadzą do tego, że. Ptaki się zaplątują po prostu w te śmieci, szczególnie w sznurki. Jest bardzo dużo badań, które o tym opowiadają, podających procentowo ile procent piskląd zginęło albo zostało kaleczonych przez te sznurki, a ich jakby wszechobecność i łatwa dostępność sprawia, że właściwie lądują w, w gniazdach bardzo wielu gatunków ptaków. Właściwie są też takie gatunki ptaków, które właściwie specjalizują się w jakimś w jakiś sposób zbieraniu tych śmieci, i, 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 u, i u nich te, te, te przedmioty znajdziemy dużo częściej niż u innych. Pamiętajmy o tym, że kiedy pisklak zaplącze sobie nogę w taki sznurek, no to nie jest w stanie go w żaden sposób przerwać, przegryźć, a noga rośnie. I to bardzo szybko przecież. Pisklen to bardzo szybko przebierają na masie. Taka trawka to sobie pęknie, a nylonowy sznurek no. Nie ma, nie ma szans. Nie, ale słyszałem też o tym, e, na przykład o bocianach, że w ich gniazdach, zresztą bardzo ciężkich, czasami po setki kilogramów, jakie gniazdo z tą glebą może ważyć, no, y, zawiera również bardzo dużo śmieci naszych, takiego właśnie pochodzenia ludzkiego, antropogenicznych. I słyszałem o tym, że bociany między innymi może inne ptaki też wykorzystują te śmieci nawet nie tylko dlatego że one są trwałym materiałem ale również dlatego żeby jakby wiesz swój status jakby podnieść żeby się trochę pokazać samicom, czy jakby wiesz no, jakby upiększyć to swoje gniazdo w pewien sposób tak to rzeczywiście może jakoś świadczyć o zaradności często się mówiło że im bardziej ptak jest dojrzały im jest starszy to z tym doświadczeniem przychodzi również wiedza na temat tego, że plastik jest dobrym tworzywem do budowy gniazda. I właśnie bociany tak robią, tak jak mówisz, ale ja słyszałem na przykład o kaniach czarnych, które z całą pewnością wykorzystują jakieś odpadki, tam właśnie to ciekawe, że, 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 te, że ilość tych śmieci w gnieździe wyróżnia. Jakieś osobniki, które żyją na takich lepszych terytoriach jakościowo, na których jest więcej pożywienia, łatwiej wychować pisklęta, więc to jest jakiś taki statusowy symbol trochę, te, te śmieci w ich gniazdach. No ale to też jest ciekawe, że oczywiście naukowcy badają to na różne sposoby. I czasami y, okazuje się, że jednak ptaki chętnie wybierają naturalne materiały. Jeżeli mają taką możliwość, jeżeli dostarczy się w okolice gniazda naturalne materiały, no to one wybiorą właśnie te, y, to właśnie wybiorą naturalne materiały, a nie, a nie śmieci. No ale jak wiemy, bardzo się zmienił ten krajobraz ogólnie na całym świecie y, rolniczy i czasami dużo łatwiej znaleźć jest... Y, Plastikowy sznurek niż y, włosy końskie, długie, z których kiedyś ptaki coś tam sobie plotły. Słyszałem w ogóle o takiej praktyce i jestem ciekawy Twojego zdania na ten temat. Y, niektóre osoby posiadające psykoty w domu, no to y, powstaje dużo sierści i był taki pomysł, żeby tą sierść gdzieś tam kumulować i wystawiać, żeby ptaki sobie z niej korzystały. Nie wiem, czy to jest. Słuszna droga, czy nie? Można tak to wykorzystać? Ja też o tym słyszałem. Co więcej, praktykowałem przez lata. I słyszałem też głosy, że być może różne substancje przeciwkleszczowe, które podajemy na sierść zwierząt, mogą być jakoś szkodliwe dla piskląt. Prawdę mówiąc, nie widziałem żadnych badań i nie, nie zgłębiałem tego tematu, ale w jakiś sposób ten pomysł mi się podoba. Wydaje mi się, że. Że ta sierść psia jest wciąż bardziej naturalnym materiałem i mimo wszystko raczej bezpieczniejszym niż wszystkie te śmieci, które ptaki zbierają sobie w mieście. I nie sądzę, żebym robił wielką szkodę y, światu ptaków y, czesząc psa w parku na trawniku i zostawiając tam gdzieś tą sierść, ale też w takim miejscu, żeby to nie było denerwujące i specjalnie nie rzucało się w oczy. Na przykład, sikory bardzo chętnie korzystają z sierści. Właściwie sierść jest podstawowym takim składnikiem w gniazdach sikor. Więc myślę, że, że sikory są mi wdzięczne. W Warszawie też obserwowałem wiele razy wrony, które zbierały włosy psie i, i chodziły właśnie za nami, tak alejkami. To był taki moment, powiedzmy, koniec lutego, początek marca. Gdzieś do kwietnia, kiedy one rzeczywiście zajmują terytoria i tam gdzieś budują sobie gniazda w koronach drzew, to rozglądają się i, i kiedy w dobrym momencie się tego psa czesze. Nie wiem, jak jest tutaj, może w Poznaniu jest inaczej, ale w Warszawie to wrona to jest murowane, że jakaś wrona przyleci i, i będzie czekać na to, co tam wypadnie. Myślę, że tutaj jest podobnie. Nie, nie, nie mam akurat zwierzaków domowych, ani psów, ani kotów, więc nie, nie wyprowadzałem nigdy wiesz, w terenie, tym bardziej, ale myślę, że jest bardzo podobnie. Ale a propos właśnie tych krukowatych, czyli wron, czyli właśnie gawronów, kawki, no to one chyba miejskie, no a to są typowe miejskie ptaki przecież, y, jakby ich podstawą, ich diety często w ogóle są śmieci nasze, nie? Tak, no właśnie. W Warszawie w ogóle tych wron jest bardzo dużo. Nie, nieprzypadkowo mówię o wronach, bo zdaniem niektórych ornitologów Warszawa jest światową stolicą wrony siwej. Jest jej tam najwięcej. Rzeczywiście można w mieście bardzo ciekawie obserwować, jak taki krukowate się ze śmieciami obchodzą, jak bardzo chętnie z nich korzystają. I ja przypuszczam, że ten sukces wrony siwej bierze się stąd, że ona po prostu doskonale opanowała techniki patroszenia śmietników. To jest bardzo denerwujące dla zarządców terenu i, i niektórych mieszkańców, no bo rzeczywiście, kiedy pójdzie się do parku po weekendzie, w poniedziałek na przykład rano, to... Z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy masę śmieci rozrzuconych wokół śmietników. Po prostu wrony wiedzą, że znajdą tam zawsze jakieś pożywienie i wyciągają jeden za drugim śmieć, żeby zobaczyć. Co jest w środku. No i przy okazji rozrzucają, rozumiem, te śmieci wokół. <laughs> tak, no bo, no bo to, to, to też jest tak, że ptaki na ogół mają słaby węch, więc muszą zajrzeć, żeby zobaczyć albo wyczuć dziobem, bo nie są w stanie wyczuć, że na przykład woreczek zawiera psią kupę, która ich nie zainteresuje, a spodziewają się czegoś atrakcyjnego w środku. Pamiętajmy jednak o tym, że no jeżeli chodzi o śmieci, to nie tylko o miasta chodzi, ale również o chociażby lasy. I skala zaśmiecania naszych lasów jest przeogromna. Jak sprzątam to, to na co dzień, to widzę ją. I rzeczywiście są dane, które mówią o tym, że nawet um, średnio do naszych lasów trafia co roku 100 tysięcy metrów sześciennych odpadów. To są przeogromne ilości. Zdarza Ci się znaleźć takie dzikie wysypiska w lesie? No oczywiście, chyba każdy, kto, kto chodzi... Yy... Po lasach i odwiedza przyrodę, y, znalazł takie wysypiska. One są wszędzie właściwie jeszcze chętniej w takich miejscach mało uczęszczanych, bo tam jest łatwiej ukryć. Ale równocześnie z dobrym dojazdem, bo to, to jest niezbędne. Musi być jakaś droga, chociażby nikła, żeby gdzieś te śmieci dowieść. No, kłopot jest na pewno tutaj w kwestii edukacji, że rzeczywiście ludzie się trochę zachowują, żeby nie powiedzieć jakoś brzydko i oceniająco. Bezrefleksyjnie. Niedobrze, niedobrze się zachowują. <grymne> tak. Bezrefleksyjnie. I, i, I zachowują się tak, jakbyśmy się zachowywali 200 lat temu. Że te śmieci po prostu same znikną. E, no bo przecież przy wsiach kiedyś też były wysypiska. Wrzucało się tam jakieś kości czy coś podobnego. No ale te te śmieci, krótko mówiąc, raczej znikały, rozkładały się i, i zaraz ich nie było. Ale, ale teraz to jest tak, że te wszystkie pralki, lodówki i dachy eternitowe będą brzydziły ten krajobraz i ubrzydzały. Powietrzne czasy, nie mówiąc już o tym, że, że zatruwają oczywiście y, glebę i, i otoczenie, i wody y, tymi substancjami, które się w nich jakoś y, znajdują. I wysypisk dzikich w Polsce jest bardzo, bardzo dużo, rzeczywiście. To jest duży problem, bo on często obciąża budżety gmin, które mają na ogół bardzo dużo pilniejszych wydatków do jakby opłacenia. Więc trochę to jest problem nierozwiązany. Niby zwiększyły się kary za wyrzucanie śmieci, ale, ale wydaje mi się, że, że, że problem nie zniknie i, i nie zniknął. Więc tutaj na pewno jeszcze jest dużo do zrobienia. Wydaje mi się, że tutaj dużym problemem jest chociażby, wiesz, jakby wykrywalność, nie? że owszem, kary są wysokie, ale każdy dobrze wie, że jak go fotopłapka nie złapie, to właściwie jest bezkarny i nie zostawi paragonu nie? gdzieś tam wśród tych śmieci. Więc jakby, jakby ta wykrywalność i skuteczność łapania była wyższa, to być może to by nas jakoś też obudziło. Nie? Tak, tak, na pewno to jest. Yy... Podstawa, żeby, żeby rzeczywiście docierać do właściwych osób i żeby też, no, gdzieś tu trzeba zacząć od początku chyba, że po prostu to wyrzucanie, sam, sama czynność wyrzucania jest okropna i, i karygodna, i zawsze się bardzo dziwię. Jak to jest możliwe, że tyle tych śmieci jest? Ale to często są miejsca, które są tak użytkowane przez lata, znane kolejnym pokoleniom wyrzucaczy śmieci. I często też jest tak, że ilość śmieci jest zatrważająca, ale odpowiada za nie na przykład jedna osoba, no bo to się po prostu zbiera i zbiera i zbiera. I też wiemy z doświadczenia, jak sprzątamy w lasach i odwiedzamy te same miejsca co jakiś czas, że to nasze sprzątanie jednak ma trochę sens. Bo te Zdecydowanie, miejsca, tak. Bo te miejsca, że znowu mamy poczucie, że jesteśmy małymi robaczkami, a jednak y, nawet taki robaczek może coś dobrego zrobić, bo jednorazowe sprzątanie jakiegoś terenu często na bardzo długo Poprawia, że tak powiem, jego jakość. I wizualnie jakby zmniejsza poczucie takiego przykrego dysonansu, że tu przyroda, a tutaj te śmieci. Dokładnie. Ja myślę sobie, że wiesz, że kiedy połączymy jeszcze takie zbieractwo z nagłośnieniem tematu, lokalnie nawet, no to tym bardziej to będzie działać. A jeżeli powiemy o tym, że śmieci są zagrożeniem dla ptaków, jak powiedzieliśmy, ale również dla bezkręgowców, innych małych stworzeń ginących w milionach, w butelkach czy puszkach, no to każdy śmieć się liczy wtedy, nie? Wynosząc go z, z, z lasu i możemy wtedy, zmieniąc, zmieniając optykę, po prostu ratować te stworzenia. Oczywiście, bardzo ciekawe są badania dotyczące bezkręgowców, które są znajdowane w śmieciach. Wiem, że robiłeś wywiad z Krzyśkiem Kolendą, więc, więc, więc znasz temat, ale to jest rzeczywiście uderzające, jak wielkie to potrafią być liczby, jak duży i niedoceniony jest to problem. Niestety nasza optyka jest taka, że wszystko, co jest mniejsze od kota, jest dla nas mało ważne już. A nawet ten kot czasami jest dla nas mało ważny. I w jakiś sposób nie widzimy tych skomplikowanych powiązań, które rządzą światem. I nie mówię tu o cyklistach, tylko raczej o tym, że ekosystem to jest sieć połączeń między organizmami, w których każdy ma swoje miejsce, każdy jest cenny i ważny. No i kiedy mówimy o. Tysiącach, setkach tysięcy, milionach, miliardach owadów, które giną w śmieciach, które zostały gdzieś bezmyślnie porzucone, no to nagle się może okazać, że robi się z tego bardzo poważny problem. Pisałem kiedyś o komarach. Komary w Ameryce Południowej wylęgają się właśnie w śmieciach. Dawniej zwalczano wielkie plagi komarów, które roznosiły bardzo groźne dla człowieka choroby, ale w czasach, kiedy zaczęły się upowszechniać plastikowe opakowania, one zaczęły lądować w różnych krzakach i tam te komary zaczęły się wylęgać. I, I problem powrócił niespodziewanie po kilkudziesięciu latach spokoju. Za sprawą tych śmieci po prostu zagrożenie wróciło. Czyli po prostu taki śmieć jest siedliskiem rozrodu takiego komara, tak? Dokładnie, no bo plastikowy śmieć zbiera wodę, komary potrzebują wody w tym cyklu swoim rozwojowym i one Wiesz, kiedyś pewnie rozwijały się w jakichś sadzawkach. W no tak, takich miejsc, Tak, kiedyś takich miejsc było niedużo. Potem się pojawiły te substancje chemiczne, które pozwoliły zmniejszyć ich liczebność. A teraz jakby problemem są te śmieci, które są też tam wszędzie. Dokładnie. Tak jak i u nas, niestety, w lasach. W tym miejscu chciałbym przypomnieć Poznaniakom, że mieszkańcy naszego miasta i okolic mogą zgłaszać takie dzikie wysypiska przy pomocy chociażby aplikacji Smart City Poznań, a więc można użyć aplikacji. Ale co jeszcze można zrobić? Co należy zrobić, kiedy takie wysypisko widzimy? Mi przychodzi do głowy chyba tylko właśnie zgłoszenie do, do władz. Oczywiście możemy próbować to sprzątać, ale to często są tony śmieci, które można usuwać tylko specjalistycznym sprzętem, spychaczami, jakimiś koparkami. Często, tak jak mówiłem, to są miejsca wykorzystywane przez wiele, wiele lat i te warstwy są gdzieś już głęboko, głęboko pod ziemią czasami. To prawda. A w takiej mniejszej skali, już trochę o tym mówiliśmy, ale nie zapytałem o twoje doświadczenia takie bezpośrednio. Czy zdarzało ci się tak samodzielnie rzeczywiście sprzątać? Masz taki, wiesz, jakiś rytuał, że masz przy sobie worek na przykład, jak idziesz zawsze w teren, to coś tam się weźmie. Jak to wygląda? No właśnie, niestety często zapominam o tym worku, ale zdarzało mi się robić specjalnie wyjścia na, na śmieci. Na polowanie? Tak, <laughs> na polowanie. Jeździłem w takie miejsca, które wiedziałem, że są zaśmiecone tam zbierałem, szczególnie wtedy, kiedy pisałem książkę, i interesowały mnie też historie indywidualnych śmieci. To jest y, taka rzecz, która w ogóle wydaje mi się ciekawa, jak to się stało, na przykład skąd są w ogóle reklamówki, albo skąd są worki na śmieci. Nigdy się przecież nad takimi rzeczami nie zastanawiamy, a, a, a przecież można je gdzieś tam wytropić w historii i, i znaleźć ten początek. Przecież to są w końcu przedmioty, które zrewolucjonizowały w jakiś sposób świat. No i tak, zdarza mi się sprzątać, ale, ale um, niestety za rzadko pewnie. I czasami rzeczywiście gdzieś idę, widzę dużo śmieci, żałuję, że nie mam ze sobą reklamówki, ale myślę, że warto o tym pamiętać. Ja też tak myślę, to na pewno. Zwłaszcza, że takie poszukiwania nie tylko są wiesz, dobre dla środowiska, ale bywają bardzo ciekawe, bo to czasami jest taka praca archeologiczna wręcz. Jak znajdziesz, wiesz, jakieś śmieci, możesz się zastanowić nad jego taką indywidualną historią, jak on się tu właśnie w ogóle znalazł, nie? To jest bardzo ciekawe. Mi się kiedyś zdarzyło, że znalazłem w takiej, wiesz, pustej butelce PET list miłosny, w ogóle jakiś trzystronicowy, tam jakaś opisana nieszczęśliwa miłość. No to było niesamowite w ogóle, nie? Jakbym się, wiesz, jakbym się nie zajmował tym, no to bym nie znalazł tej butelki, która była gdzieś tam pod ściółką. Zdarzyło ci się znaleźć coś takiego specjalnego, co cię naprawdę jakoś zaciekawiło? Takich rzeczy, które mnie zaintrygowały, było bardzo dużo. No bo śmieci niestety są też dosyć ciekawe poza tym, że są okropne i trzeba je sprzątać. Więc często było tak, że tak długo, że, że zbierałem śmieci albo zauważałem śmieci i, i wtedy zaczynałem się zastanawiać, co one tutaj właściwie robią. I przerywałem czynność zbierania śmieci, bo pochłaniała mnie historia indywidualnego śmiecia. I chyba jednym z takich ciekawszych i dziwniejszych śmieci był... Yy, Taki środek przeciwko komarom produkcji radzieckiej, który znalazłem parę lat temu w wąwozie na zamojszczyźnie w środku lasu. I to było bardzo dziwne, no bo to był dosyć dobrze zachowany przedmiot. Było widać tam datę produkcji, która no, można się było cofnąć o prawie 30 lat. Więc nie wiem, ile oczywiście ile, ile ten śmieć spędził czasu. W tamtym miejscu, gdzie go znalazłem, ale był dosyć już stary, i przy pomocy odcyfrowywania napisów na opakowaniu można było dotrzeć do źródła, czyli do miejsca, gdzie został wyprodukowany, A został wyprodukowany gdzieś w jakichś głębokich, głębokich stepach pod granicą z Kazachstanem. O matko, ale wydaje mi się, że opisywałeś tę historię w książce tak, chyba też, tak, nie? Tak, bo, tak. bo coś mi tak dzwoni w głowie, jak o tym opowiadasz. Bardzo ciekawe znalezisko. Ale jak już jesteśmy przy książce, to poruszasz ten też bardzo ważny temat, niejako związany ze śmieciami, związany również z lasem, czyli myś myślistwo. I wydaje mi się, że na ten temat już no, bardzo dużo zostało powiedziane i bardzo dużo wiemy, ale mało kto się zastanawia nad takimi dodatkowymi Kosztami środowiskowymi tej działalności. Mówię o odpadach, o takim no, dosyć poważnym zanieczyszczeniu ołowiem. Jak wygląda taki proces zaśmiecania ołowiem? Jak, jak wielki jest to problem? No, problem jest duży. Nie chcę y, dokładnych podawać danych, bo, bo ich trochę nie pamiętam. One też się zmieniają z czasem. No, ale. Problem jest duży i rzeczywiście to są bardzo duże ilości ołowiu, które lądują w środowisku. Ołów jest bardzo groźnym metalem, jest neurotoksyczny, jest bardzo, bardzo szkodliwy i nawet nieduże jego ilości potrafią rzeczywiście bardzo mocno szkodzić. Bardzo mocno też oddziałują na zdrowie człowieka, ale też na zdrowie zwierząt. I problem jest taki, że oczywiście myślistwo generuje dużo tego ołowiu. Ja się w książce skupiałem na kwestii polowań na ptaki, które są rzeczą kompletnie bezsensowną. To znaczy nie znajdują, nie ma żadnego uzasadnienia polowania na ptaki, szczególnie, że na naszej liście gatunków łownych jest, jest aż 13 gatunków ptaków z których wiele jest ma teraz dosyć takie poważne kategorie zagrożenia. To znaczy ich populacja bardzo gwałtownie się zmniejszyła. Na przykład kuropatwy przez ostatnie cztery dekady ubyło ponad 90%. Podobnie jest z taką kaczką, która się nazywa głowienka. Łyska, czyli taki ptak, który nam się kojarzy z parkami. I ona też... Jej liczebność zmalała o bodajże 80% przez ostatnich 30 lat. To, to są kolosalne różnice i, i, i rzeczywiście po prostu pokazuje to tylko tyle, że myśliwi są bez, bezkarni i nikt nie weryfikuje po prostu też tych list w żaden sposób. I w ogóle tak naprawdę mówi się o tym już od dawna, że społeczeństwo nie akceptuje polowania na ptaki i. Blisko 70% ludzi mówi, że w ogóle nie, nie chce polowań na ptaki. A 95% ludzi mówi, że należy wycofać ptaki zagrożone z tych list. No tylko kłopot polega na tym, że jeżeli wycofamy tylko ptaki zagrożone, to zostaną te ptaki niezagrożone. A myśliwi na ogół niestety bardzo słabo znają się na ptakach i mało się zastanawiają nad, nad tym, do czego strzelają. I każdy ornitolog wie, że rozpoznanie kaczki w locie czasami zajmuje chwilę, a kiedy na strzał ma się dwie sekundy, no to nie ma tego czasu na identyfikację w ogóle. Więc to nie jest żadna tajemnica, że przy okazji tych polowań na gatunki łowne ginie bardzo dużo gatunków, na które nie można polować, które są chronione i często właśnie zagrożone też. No właśnie, to jest problem. Ja, wiesz, nie lubię tak myśleć funkcjonalnie o przyrodzie, bo ona po prostu jest i już i to powinniśmy szanować i z tego się cieszyć. Niemniej jednak warto o tym powiedzieć, że kaczki przecież też pełnią ważną rolę na stawach czy jeziorach, chociażby oczyszczając je z, z jakiejś tam martwej tkanki roślinnej, z martwych ryb itd., więc jakby ich rola jest. Ważna, to nie jest tak, że to jest taki ptak, który tam sobie nic nie znaczy, jest ich tyle krzyżówki, na przykład, że tam pal licho. Oczywiście, no, no pewnie, no, poza tym yy, to jest też takie świadectwo naszego rozpychania się w tej przyrodzie, nieustannego, że uważamy, że mamy prawo decydować o wszystkim. I, i, I takie właśnie szacowanie na oko czegoś jest dużo, czegoś jest mało, jest wystarczającą podstawą do tego, żeby w ogóle zacząć do czegoś strzelać. Tak jest. Tą część taką końcową naszej rozmowy. Mowy chciałbym troszeczkę pozytywniej trochę zakończyć, trochę odejść od tych śmieci, prowadzisz przyrodnicze spacery w ramach inicjatywy dzika Ochota. I ochota to oczywiście nazwa dzielnicy Warszawy, ale również słowo oznaczające chęć. No i właśnie, i teraz czy jest w nas jeszcze taka chęć budowania relacji z naturą? Czy mamy jeszcze na nią ochotę? Wydaje mi się, że mamy ochotę coraz większą. To jakiś rodzaj paradoksu, że jesteśmy coraz dalej od tej przyrody, co widać nie tylko w mieście, kiedy już kolejne pokolenia mieszczuchów nie wiedzą, jak się nazywają najbardziej podstawowe gatunki drzew, ale na wsi nie jest wcale dużo lepiej. Kiedy się rozmawia z rolnikami, to jednak no, z rolnikami jeszcze pół biedy, ale z mieszkańcami wsi, bardzo dużo ludzi na wsi nie zajmuje się już od dawna rolą. Po prostu mieszkają na wsi i ich świadomość tych procesów przyrodniczych, które. Wieś otaczają, no jest bardzo, bardzo nikła. Wydaje mi się, że ta chęć jest szczególnie teraz y, mocno obserwowana, ta chęć kontaktu z przyrodą. Po pandemii było bardzo dużo badań, które pokazywały, że pandemia w jakiś sposób zmieniła trochę naszą świadomość i uwypukliła tą potrzebę kontaktu z przyrodą jako czegoś, co ma znaczenie bardzo terapeutyczne, i że jednak ta przyroda nas koi i pomaga. Rzeczywiście jakoś jakoś żyć spokojniej i lepiej, i, i nasz stres redukuje znacząco. Wydaje mi się, że, że, że ten COVID też, nie wiem, czy w Poznaniu to jest widoczne, ale w Warszawie na przykład bardzo dużo ludzi interesowało się ogródkami takimi miejskimi, zakupem ogródków na tych ogródkach, takich pracowniczych. No i to jest dla mnie bardzo wyraźny trend, że też ludzie. Interesują się dużo bardziej przyrodą, szukają spacerów przyrodniczych, no i cieszę się bardzo. I, I jestem pełen jakichś takich nadziei w związku z tym, że rzeczywiście jakaś refleksja się pojawiła i że, że, że będą kolejni sojusznicy do obrony przyrody. Tak jest. I ja też zauważam to, że na przykład kiedyś się w ogóle nie mówiło o takim pojęciu jak kąpiele leśne, na przykład, nie? Cały ten japoński trend shinry nioku i tak dalej. Dzisiaj jest to bardzo, coraz bardziej popularne. Popularne, więc zgadzam się z tym, że ten trend jakoś narasta, nabrzmiewa i super. Ale może masz jakiś taki, wiesz. Yy... Pomysł na to, jak zachęcić tych jeszcze nieprzekonanych w ramach swojej działalności, czy jako sam, co by, jakby wiesz, co nam daje ta, ta relacja z, z przyrodą? O czym można mówić, żeby ludzi zachęcać? O, Rety, to jest bardzo trudne pytanie. Ja w ogóle bardzo unikam takiego mentorskiego tonu okay. w całym swoim życiu i, i, i w pisaniu też. Raczej lepiej się odnajduję w zadawaniu pytań niż w dawaniu odpowiedzi. To może co ciebie przekonuje? O, może tak zapytajmy. Dla mnie to jest czysta rada. Ja jestem najszczęśliwszy, jak jestem w przyrodzie, zanurzony w przyrodzie i nic mnie nie goni, i mogę spokojnie spędzać sobie czas na jakiejś takiej powolnej, szlamazarnej obserwacji, kiedy mam poczucie, że nic mnie nie goni, i, 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 że, i że to jest czas tylko dla mnie tu i teraz. Gdyby szukać na siłę jakichś argumentów praktycznych, tak jak mówiłeś, że nie lubisz, kiedy szukamy takiego praktycznego podejścia właśnie do przyrody. Ja też tego nie lubię i unikam tego, ale można też mówić na pewno o tym, że przyroda jest, co jest udowodnione wieloma badaniami, dla nas zwyczajnie dobra. Poza tym, że. Że przyroda jest nam potrzebna do przetrwania, zupełnie podstawowo, no to kontakt z przyrodą bardzo nam pomaga. W niektórych krajach spacery ornitologiczne są przepisywane jako, jako, jako forma y, jakiegoś takiego działania zapobiegawczego, tak jak branie witamin y, albo pamiętanie o tym, żeby zrobić gimnastykę rano. Tak samo ten kontakt z przyrodą to jest taki rodzaj dobrego ruchu, bo y, Idziesz nie za szybko, ale w zróżnicowanym terenie. Często to się odbywa w, w lesie, więc wdychasz dobre powietrze. No i myślę, że. Pitoncydy to te sprawy. Pitoncydy, dokładnie więc samo zdrowie. I chyba tej przyrody nie trzeba szukać zbyt daleko, prawda? Bo czasami wystarczy po prostu wyjść na zewnątrz i być uważnym. Jak znaleźć tą przyrodę blisko siebie w mieście na przykład? Jakie są jakie dałbyś wskazówki dla tych poszukiwaczy przyrody? No właśnie, to co mnie interesuje najbardziej w tej przyrodzie miejskiej, to to, że ona jest dosłownie wszędzie. I nawet właściwie nie trzeba wychodzić z domu. To znaczy, przyroda jest nawet w naszych domach, w postaci jakichś różnych organizmów, które gdzieś tam się czasami pojawiają jakieś pająki czy ćmy przylatujące latem. W ogóle ten, ten temat tej najbliższej przyrody jest dla mnie bardzo. Interesujący i teraz od dłuższego czasu nieskutecznie piszę książkę. Jeden z rozdziałów jest poświęcony spacerom z psem. No i mój pies w międzyczasie się zestarzał. Na początku były to bardzo długie spacery, wielogodzinne i wielokilometrowe, a teraz jest już takim dziadkiem, ślepym zresztą, więc te spacery są już bardzo króciutkie. Jakimś nieodłącznym elementem tych spacerów było zawsze obserwowanie przyrody, i często właśnie chodziliśmy sobie w przyrodę razem, a teraz no, to jest już nie ukrywajmy spacer, żeby on sobie zrobił Siusiu. I trochę nie potrafię zrezygnować z tego obserwowania przyrody, więc obserwuję tą przyrodę, która jest już dosłownie wokół kamienicy. No, i oglądam, najpierw się wychodzi z klatki, to są wiązy stare. No, i na tych wiązach czasami coś tam się dzieje. Jak obchodzimy tą kamienicę, to są porosty na budynku, w takim jednym miejscu, dziwnym rzeczywiście rosną. No, tam są może ze dwa gatunki, no, ale zawsze można rzucić na to okiem. W zależności od pory roku czasami lecą jakieś ciekawe ptaki, i zdarzało się, że na spacerze z psem właśnie widziałem w środku nocy lecącą słonkę. Na przykład to bardzo mm, był abstrakcyjny widok, no bo słonka to jest taki ptak bekasowaty, z długim dziobem, którego generalnie w mieście się raczej nie spodziewamy. Ona gdzieś na jakichś bagnach bardziej. No i ta słonka leciała ulicą Mianowskiego i skręciła w ulicę Filtrową. Leciała pod prąd do nam, ale rzeczywiście było to naprawdę dosyć dziwaczne. No i, takie, i nawet takie obserwacje są y, fajne, jakieś pokrzepiające, więc y, nagle okazuje się, nawet ku mojemu zaskoczeniu, że że taki spacer króciutki ze starym psem może, może też coś dostarczyć ciekawego. No i żeby tego jakby doświadczyć i to zobaczyć, to czasami wystarczy, właśnie, być otwartym, być uważnym, no ale też być świadomym w pewien sposób, jakby tego, na co patrzymy. No bo myślę, że ktoś, kto, wiesz, nie, nie, nie rozpoznaje tych gatunków muchów czy coś, nie? Czy, te, czy, czy słonki od gołębia, no to wiesz, nie jest w stanie się zachwycić, nie? Więc dlatego tak myślę sobie, że. tak Ważne są takie inicjatywy, które na przykład tak jak twoja, które jakby pokazują i trochę uczą tej przyrody, nie rozpoznawania jej. Bo myślę, że od tego poznania tej przyrody zaczyna się taka droga do, do jej pokochania tak naprawdę. No, kochamy to, co znamy. Nie? Oczywiście teraz jest dużo możliwości. Jest na przykład darmowa aplikacja, nie czuję, żebym tutaj jakąś. Kryptoreklamę uprawiał, bo nic zupełnie z tego nie mam, a aplikacja jest darmowa, jak mówiłem, która się nazywa iNaturalist i ona ma taki wbudowany algorytm, który potrafi rozpoznawać organizmy rzeczywiście, i ona sobie nieźle radzi z niektórymi lepiej, z niektórymi gorzej, ale jeżeli zrobimy dobre zdjęcie jakiegoś bezkręgowca. To z bardzo dużym prawdopodobieństwem ona gdzieś nam blisko go oszacuje, co to może być. I tak właściwie yy, bardzo łatwym sposobem, mając tylko telefon komórkowy z dostępem do internetu i z aparatem, możemy sobie cyknąć zdjęcie jakiejś właśnie ćmy i ta aplikacja nam podpowie, co to jest. I jeszcze fajna rzecz w tym wszystkim jest taka, że te informacje nie przepadają, to znaczy one się zapisują. I jeżeli zostaną potwierdzone przez innych użytkowników tej platformy, no to mogą być wykorzystywane badawczo. Więc przykładamy się do, tak, do tej nauki obywatelskiej. Dokładamy jakąś małą cegiełkę. Kto wie, może znajdziemy coś ciekawego w swojej okolicy, i nagle okaże się, że, 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 że jakaś nowa informacja bardzo cenna. Spływa. I że jest podstawa do rezerwatu na przykład. Na przykład, oczywiście. Albo ja właśnie zrobiłem latem zdjęcie jakiegoś takiego małego owada, plus kwiaka, który gdzieś łaził sobie po trawach na jakimś takim dzikim parkingu w Warszawie. I to była chyba druga obserwacja w Polsce tego. Według oczywiście tego, tej aplikacji, być może obserwacji było dużo więcej, ale ten pluspiak był o tyle ciekawy, że to był jakiś południowy gatunek, który prawdopodobnie tutaj przybywa razem ze zmianą klimatu, więc będzie go pewnie coraz więcej, ale może to są jego pierwsze chwile właśnie u nas. I to są rzeczy, których właśnie. Tak bardzo nie zauważamy, ale te, te wędrówki owadów y, są bardzo interesujące. Na przykład pojawiają się świerszcze z południa, które właśnie w związku z tym, że klimat jest coraz bardziej dla nich sprzyjający, pojawiają się coraz dalej na północ. Jest taki y, jeden gatunek y, na drzewek południowy chyba który właśnie jeszcze parę lat temu był rzadkością i ewenementem, a w tym roku go trzy razy spotkałem dosłownie pod domem, więc, więc to rzeczywiście to się dzieje. To się dzieje super, ja, ja w ogóle jestem bardzo za, bo sam korzystam z podobnych aplikacji, akurat z tej, o której mówisz, nie słyszałem o niej, ale nie, nie, jeszcze nie przekonujesz mnie i czuję się przekonany, może spróbuję natomiast często korzystałem już chociażby nawet z obiektywu Google'a i którym tam pomagał wyszukiwać i to jest niesamowite, tak jak mówisz, że możemy jakby zobaczyć coś zidentyfikować, coś sobie tak amatorsko oznaczyć a na przykład później zdarza mi się często czytać o tym więcej i na przykład uzupełnić. Sobie wiedzę, czy wiesz, czy potwierdzać sobie to potem na spokojnie, jak to rzeczywiście wygląda, ten, ten owad bądź jakiś tam inny stworek, a równocześnie możemy się przysługiwać i odkrywać coś niesamowitego w ramach tej y, y, nauki obywatelskiej i, i, i pomagać w terenie. Super sprawa. Myślę, że w ogóle tak kończąc naszą rozmowę, y, tam budowanie takiej relacji z przyrodą, czy to miejską, czy to leśną, czy w każdym właściwie innym wydaniu. Może również przyczynić się do tego, że będziemy po prostu mniej zaśmiecać środowisko, nie? Wracając tak klamrowo trochę do początku naszej rozmowy, zgodzisz się z tym? Na pewno tak. Jestem przekonany, że docenienie i dowartościowanie tej przyrody, która nas otacza, sprawia też, że chcemy o nią bardziej dbać i chcemy ją zachować. Szczególnie czują to ci, którzy mają dzieci. No, ale myślę, że, że naszą ambicją jako gatunku powinno być jednak zostawienie tego świata w jak najlepszym stanie, bo też pamiętajmy, że niszczenie przyrody, niszczenie środowiska to jest piłowanie tej gałęzi, na której siedzimy, więc, więc mam nadzieję, że ta podnosząca się świadomość ekologiczna będzie prowadziła też do tego, że będziemy żyli bardziej świadomie. I że za tym wszystkim pójdą jakieś mądre, dobre decyzje, które będą ograniczały nasz wpływ na, na, na środowisko. Zawsze na, na koniec naszych rozmów pytam gości o taką myśl przewodnią, którą, z którą chcieliby zostawić słuchaczy. Nasz podcast nazywa się Masz wpływ. My zastanawiamy się nad tym, jaki wpływ mamy właśnie na środowisko, na przyrodę, na naszą planetę. Jakbyś to rozwinął, takie zdanie, że mam wpływ właśnie na stan naszej planety, ponieważ. Ponieważ mam wolną wolę, ponieważ mogę pogłębiać swoją wiedzę i wiedzieć po prostu, Jakie konsekwencje dla otoczenia niesie mój tryb życia? I mam też wpływ na to, bo na przykład głosuję, jestem obywatelem i mogę brać udział w procesach decyzyjnych i zmianach w taki sposób po prostu świadomy, to znaczy wybierać. Na przykład, y, swoją reprezentację polityków, z takich ludzi, z których y, poglądami się utożsamiam, a nawet jeżeli się do końca z nimi nie, nie, nie utożsamiam, no to po prostu wybierać. Najlepszych dostępnych. W moim przypadku to zawsze będą kandydaci, którzy są wrażliwi na kwestie ekologiczne, i to mi się wydaje bardzo ważne. Niestety zawsze martwię się tym, że ministerstwa środowiska, czy dawniej ochrony środowiska, na ogół dostają ludzie, którzy nie mają do tego żadnych kwalifikacji albo mają niskie kwalifikacje. Tak jakby to ministerstwo nie było ważne. A tymczasem wydaje mi się, że. To ministerstwo jest bardzo ważne i będzie coraz ważniejsze. Coraz ważniejsze, dokładnie. I tak naprawdę ono powinno też w jakiś sposób ściśle współpracować z innymi ministerstwami, bo przecież nie jest wielką tajemnicą, że. Ministerstwo Rolnictwa ma wielki wpływ na Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rybołówstwa ma wpływ na Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Przemysłu, i tak dalej. Więc chciałbym, żeby, żeby ta przyroda i te kwestie ekologiczne były. Dowartościowane, rzeczywiście yy, jakoś docenione przez władze naszego kraju. A im więcej z nas będzie tego chciało, tym większa moc w przewalaniu tych systemów. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.